Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, świadcząc usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta Poznania, realizuje przede wszystkim zapisy umowy dotyczące standardu jakości usług. I dzisiaj tym bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo rozumiane przez szerzącą się pandemię koronawirusa. Więc te nasze działania dzisiaj dla zapewnienia tego bezpieczeństwa są przede wszystkim skierowane na pojazd, żeby pasażerowie, którzy przemieszczają się komunikacją miejską, byli bezpieczni. Pandemia koronawirusa nie ustępuje, dlatego też podejmujemy kolejne działania, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo, wesprzeć bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej, która dla nas jest priorytetem. Mamy tutaj na myśli montowane w tej chwili testowo urządzenia do oczyszczenia powietrza w tramwajach i autobusach, dzięki czemu też w trakcie jazdy powietrze jest na bieżąco dezynfekowane, jak i również po zakończeniu jazdy, kiedy pojazd będzie w zajezdni, będzie całkowicie zdezynfekowany. Ma to na celu poprawić bezpieczeństwo pasażerów, ponieważ komunikacja miejska należy do bezpiecznych środków poruszania się po mieście, nawet w trakcie pandemii. Temat bezpieczeństwa pasażerów jest nam bardzo bliski i od wielu lat pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa, nad szeroką definicją bezpieczeństwa pasażerów. Już 5 lat temu pracowaliśmy nad systemami zwiększającymi bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Tworzyliśmy rozwiązania pasywnego zabezpieczenia pasażerów przed mikrobami. Wtedy rynek nie był jeszcze przygotowany na tego typu rozwiązania, chociaż spotkało się to już z zainteresowaniem niektórych klientów. No, wyprzedziliśmy ten czas. Dzięki temu przygotowaniu wcześniejszemu dużo łatwiej nam było przeanalizować możliwości, szanse, zagrożenia, rozwiązań, które należy zastosować w przypadku obecnej sytuacji, w której znajdujemy się wszyscy i to można powiedzieć, że cały świat. Przeprowadziliśmy analizę, jakiego typu metody będą najbardziej skuteczne dla zabezpieczenia pasażerów, a w szczególności zabezpieczenia pracowników komunikacji masowej, komunikacji publicznej. Nasze rozwiązania są wynikiem analiz, prac badawczych zespołu naukowców, inżynierów, techników, twórców, innowatorów, którzy nie tylko poszukiwali, ale znaleźli rozwiązanie optymalne. Takie, które będzie energooszczędne, które można zastosować w pojazdach elektrycznych i takie, które będzie dawało optimum bezpieczeństwa i pasażerom, nie będzie narażało pasażerów na żadne dyskomfort, a zapewni warunki funkcjonowania w pojazdach. Opierając się na badaniach niemieckich i angielskich, a to do zakażeń w komunikacji miejskiej, w transporcie publicznym dochodzi około 0, nawet mówią poniżej 0,5% tych zakażeń. W związku z tym możemy stwierdzić, że ta komunikacja publiczna jest bezpieczna pod tym kątem, ale tutaj nie możemy, że tak powiem, spoczywać na laurach, że już zrobiliśmy wszystko. Trzeba prowadzić te działania dalsze. Jako firma otwarta na nowe technologie obserwujemy cały czas nowe rozwiązania techniczne, w tym również te związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Stosujemy znane metody i środki do dezynfekcji pojazdów, w tym również ich ozonowanie. Obecnie rozpoczynamy test nowych urządzeń do oczyszczania powietrza wewnątrz pojazdów. Są to urządzenia, które działają dwuetapowo. Po pierwsze, w czasie jazdy z pasażerami urządzenia te oczyszczają przez specjalne filtry powietrze wewnątrz pojazdów. Natomiast po zjeździe do zajezdni urządzenia te przełączają się w system ozonowania, dzięki czemu dezynfekują pojazdy. Urządzenie jest zbudowane w
ten sposób i pomyślane w ten sposób, żeby w pełni automatycznie, bez udziału obsługi, bez udziału zasobów ludzkich, w sposób jak najbardziej zautomatyzowany, ale również monitorowany, zapewnić maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa. Sercem urządzenia są dwa filtry HEPA. HEPA 14 są to filtry, które kiedyś wymyślone przez NASA miały chronić nawet przed opadem radioaktywnym. My te technologie przetransferowaliśmy bezpośrednio do autobusów komunikacji publicznej. Te filtry wykazują bardzo wysoką skuteczność nie tylko w przechwytywaniu wirusów, ale również bakterii, a co bardzo istotne, alergenów, szczególnie w okresie wiosennym, w okresie letnim, kiedy nasilenie tych alergenów jest bardzo duże. Dzięki temu urządzeniu to zagrożenie zostaje praktycznie w całości wyeliminowane. Jak wspomniałem, całe powietrze, które znajduje się wewnątrz pojazdu, jest zasysane do urządzenia, przechodzi przez układ dwóch filtrów i jest rozprowadzane na zewnątrz. I to wszystko dzieje się automatycznie w trakcie jazdy, zawsze kiedy autobus jest włączony, kiedy pasażerowie znajdują się w środku.